Siemanko, dzisiaj zrecenzujemy sobie case'a od Spigena, czyli będzie to model Slim Armor. I zacznijmy sobie od samego opakowania, w jakim przychodzi do nas case. Jest to, myślę, że taki standard, do którego przyzwyczaił nas Spigen, czyli plastikowe opakowanie, w którym znajdujemy oczywiście case'a, certyfikat oryginalności pokrowca. No i powinniśmy też znaleźć folię, ale niestety Spigen do tego modelu właśnie nie dołącza folii, więc tu jest już spory minus na starcie. Dobra, przejdźmy do samej budowy case'a. I jest on wykonany oczywiście z TPU. Jest w zasadzie taki z dwóch części wykonany. Czyli jest taki jakby TPU i korpus plastikowy, który nakładamy sobie tutaj właśnie na górę. I jak możecie zobaczyć, ja sobie wybrałem właśnie kolor złoty, ale oczywiście są bardziej klasyczne kolory jak czarny lub biały. No i wadą tego TPU jest to, jak już możecie zobaczyć właśnie, że przyciski funkcyjne są po prostu zbyt czułe i bardzo łatwo jest je po prostu wcisnąć, tak więc tu jest drugi minus dla tego case'a. Oczywiście, no jak taki wzmocniony case dodaje trochę grubości oraz wagi do naszego Nexusa, ale nie powiedziałbym, że jakby taką tandetę było tu czuć, więc naprawdę wykonanie jest naprawdę całkiem dobre. Samo TPU oczywiście nie powinno brudzić się, nie zbiera jakichś tam kurzu, więc też jest to bardzo fajny materiał. Ma on oczywiście na dole takie wypustki, dzięki czemu kiedy położymy telefon jakby ekranem do góry, case z tyłu nie powinien nam szorować o blat stołu czy coś takiego, więc to jest bardzo fajne. No i oczywiście podobne nadbudowanie występuje nad ekranem, więc tak samo kiedy położymy sobie ekranem do dołu, również telefon nie powinien nam szorować o blat stołu. Oczywiście wycięcia na wszystkie elementy jak mikrofony czy jacki czy złącze do ładowania jest idealnie zrobione. Przepraszam. Oczywiście z case'em działa ładowanie indukcyjne, więc to jest bardzo fajne. I już zapowiadam, że będzie recenzja pewnej ładowarki indukcyjnej właśnie na moim kanale. No i muszę powiedzieć, że naprawdę chyba to jest jeden z najlepszych case'ów, jakie do tej pory testowałem na Nexusie, ponieważ jest on bardzo fajnie wykonany i sprawia wrażenie właśnie takiego premium, jakby można powiedzieć. No i oczywiście bardzo fajnie chroni naszego Nexusa. Oczywiście te ranty tutaj są wzmocnione, więc przy upadkach jest to bardzo fajnie amortyzowane, tak więc serdecznie Wam polecam tego case'a. Nie jest, jego cena nie jest właśnie jakoś specjalnie wygórowana, bo jest to około 90 zł, więc tym bardziej polecam Wam ten model, ponieważ dobrze ochroni Waszego Nexusa, nie, moim zdaniem nie psuje też jakby wizualnego odczucia samego telefonu. Jest to naprawdę bardzo fajny case, tak więc pamiętajcie, że jest oczywiście fanpage na Facebooku, na którym możecie zawsze napisać. Jest też Twitter, oczywiście linki są ogólnodostępne, tak więc dzisiaj się z Wami żegnam, pozdrawiam Was, cześć!